Z nami z Państwem, z trójkolorowymi kibicami Szymon Czysz, czyli drugi z zawodników, który wzmocnił górnika, przychodząc z Rakowa Częstochowa, ale nie o Rakowie będziemy rozmawiać. Na początku Szymon, pytanie o twoje nastawienie na ten mecz, ale nie tylko jako mecz ze swoją byłą drużyną, czy z drużyną, z której jesteś wypożyczony, ale po tej przerwie reprezentacyjnej czy jest ten głód gry, szczególnie że w ostatnim meczu zdobyłeś tą niezwykle ważną bramkę. Nie no jest good gry, bo czekaliśmy trochę na, na kolejny mecz ligowy, więc, więc jest good gry. Nie chodzi też o, o to, że gram z zespołem, który, z którego jestem wypożyczony, tylko ogólnie, bo ta przerwa no, trochę, trochę, trochę nam dłużyła. Więc no co, no, wiemy z jakim zespołem będziemy grali, wiemy, wiemy jak gra raków i zrobimy wszystko, żeby wygrać. Czy bramka w meczu ze Śląskiem Wrocławu uskrzydliła ci dała ci takiego pozytywnego kopa? Oczywiście życzymy ci kolejnych bramek, ale wiesz wierz to, że strzelisz także w tym meczu. Znaczy, no, bramka zawsze no, fajnie, że, ty, że się pojawiła. Fajnie, że te liczby, liczby w końcu się pojawiły na moim koncie. No teraz, teraz mamy z Rakowem i obojętnie, kto by nie strzelił, czy to będę ja, czy Sebastian Zolik na przykład. No, ja będę się cieszył, cieszył z bramek i mam nadzieję, że te bramki pomogą nam w zwycięstwie. Pytałem Sebastiana, zapytam też ciebie. Jakie twoim zdaniem są nasze największe atuty przeciwko Rakowowi, które możemy wykorzystać w tym meczu? No, przygotowujemy się pod, pod Raków. Mamy, mamy parę, parę schematów, czy parę, parę opcji do rozegrania. Wiemy, gdzie Raków może, może mieć mniej mniej swobody, czy to w obronie, czy w ataku, więc no, postaram się to wykorzystać. W czym Raków jest najgroźniejszy dla górnika Zabrze, twoim zdaniem? Wydaje mi się, że po odbiorze piłki są dobrze, dobrze ułożeni i dobrze zorganizowani, więc no, będzie to na pewno mocno ważne, żeby się dobrze zorganizować po naszej stracie i szybko odbudowywać pod piłkę, bo wiem, że jak są groźni w kontratakach. A to nie tylko mecze z Twoją, z waszą byłą drużyną, ale to także, a może przede wszystkim mecze z mistrzem Polski. Czy to też wyzwala dodatkowy power, dodatkowe emocje? Znaczy, no, takie mecze jak Raków, Legia, Lech to na pewno są jakieś takie fajniejsze mecze, więc no, nie chcę mówić, że to jest jakieś nie wiem, wię większe spotkanie czy nie wiem, bardziej motywujące, bo każdy mecz walczy się o trzy punkty, więc no, no jakiś ten sentyment może jest do tego, że jestem wypożyczony, ale nic więcej. Z Szymon czysz, Jaki Szymon wtypujesz wynik tego spotkania? Zwycięstwo 1-0. Kto strzeli bramkę? Sebastian musiał. Dwa takie same typy, także tego Wam serdecznie życzymy udanego meczu i do zobaczenia na Roosevelt'a przy oby pełnych trybunach. Tak, dziękuję bardzo.